I od tego momentu jestem na spotkaniu Teamsowym, ale głosowo po prostu połączony przez normalne połączenie telefoniczne. Skąd miałem ten numer? I o tym właśnie dzisiaj powiem. Jak zdobyć ten numer, jak się wdzwaniać na Teamsy z telefonu i w ogóle jak to zrobić, żeby to było za darmo. A nazywam się Bernard Fruga, jestem trenerem zarządzania i na tym kanale podpowiadam o różnych trikach i gadżetach, które ułatwiają nam funkcjonowanie w świecie cyfrowym i w świecie tym prawdziwym, poza ekranami i poza naszymi komputerami. Zatem przechodzimy już do tematu i spójrz krok po kroku, jak działają Teamsy przez telefon. Wybiorę numer dostępowy, czyli 22 213 73 92. Zadzwonię i w ten sposób postaram się dostać na konferencję Teamsową. Mam teraz podać identyfikator. Zatem podaję identyfikator w przypadku mojej konferencji 115 922 706 i krzyżyk. Niczego nie naciskam, po prostu czekam, aż organizator wpuści mnie na spotkanie Teamsowe. Zresztą tutaj obok widzimy ekran organizatora, teraz do spotkania, który w tej chwili dostanie powiadomienie o tym, że ktoś jest w poczekalni. Widzimy numer telefonu osoby, która dzwoni. Wpuszczamy osobę. I od tego momentu jestem na spotkaniu Teamsowym, ale głosowo po prostu połączony przez normalne połączenie telefoniczne. Skąd miałem ten numer? Organizator wysłał mi maila, a w tym mailu było zaproszenie z numerem dostępowym oraz z informacją, jaki jest ten pokój, ten numer pokoju, do którego się trzeba wdzwonić. I teraz w przypadku moich Teamsów, każde zaproszenie Teamsowe, które generuje z kalendarza Teamsowego czy z Outlooka, ma tą informację właśnie o możliwości dołączenia dźwiękowo. W jaki sposób to można uzyskać i w jaki sposób można to mieć darmowe, bo ja to mam zupełnie darmowe w ramach mojej licencji. I teraz chcę ci powiedzieć, że jest to możliwe także na twoich Teamsach, w twojej organizacji i jest to w tej chwili zupełnie bezpłatne. Dlatego, że na ten moment firma Microsoft ma taką politykę, że ta usługa konferencje głosowe na platformie 365 są zupełnie bezpłatne. Jak to zrobić? No, jak widzisz, tutaj jestem w centrum administracyjnym Microsoftu 365. Ja mam tutaj licencję biznesową, Business Standard i jeżeli masz biznesową, Business Standard, prawdopodobnie na licencji edukacyjnej jest bardzo podobnie, to po prostu w zakupach usług potrzebujesz znaleźć tą usługę, która nosi nazwę konferencje głosowe. Jeżeli tutaj wpiszesz konferencje, wyszukamy te usługi, to zobaczysz, że wśród usług, dodatków, które mamy, mamy dodatek o nazwie konferencje głosowe, wersja promująca wdrażanie. Czyli w pakiecie standardowym opłata wynosi 3,40 € za miesiąc. Natomiast w tej chwili, a ja tego używam już od paru ładnych miesięcy, jest to za darmo, prawdopodobnie dlatego, że firma Microsoft chce, żebyśmy tą usługę posprawdzali, czy po prostu wypromować tą usługę, żeby ona mogła działać. W związku z tym, jeżeli zakupisz tą usługę, czyli zakupujesz za 0 €, prawda, czyli kupujesz, ale niczego nie płacisz, no i wtedy na liście twoich licencji pojawia się właśnie ta usługa, konferencje głosowe, przypisujesz, tak jak zwykle to robisz na swoim pakiecie Microsoftu, przypisujesz użytkownikom te licencje i u mnie to zajęło mniej więcej 24 godziny i od tego momentu ta usługa była aktywna, to znaczy od tego momentu, gdy wysyłam zaproszenie poprzez kalendarz Teamsowy czy Outlookowy, to po prostu na dole zaproszenia jest informacja o tym, że możesz do spotkania też dołączyć poprzez numer dostępowy lokalny, polski numer dostępowy. I jeszcze jedna podpowiedź, jeśli chodzi o pracę z konferencjami głosowymi. Tutaj jako organizator możesz oczywiście wyciszyć tego uczestnika, który jest połączony telefonicznie. Na przykład ktoś jedzie samochodem, słychać jakiś hałasy w tle, które przeszkadzają pozostałym uczestnikom i zobacz, co się stanie, jeżeli wyciszę tego uczestnika, który jest połączony telefonicznie. Twój mikrofon został wyciszony. Aby wyłączyć wyciszenie, naciśnij gwiazdkę 6. Czyli uczestnik został wyciszony, ale gdy będzie chciał dołączyć do dyskusji, to zgodnie z tym poleceniem naciska gwiazdkę 6. I widzisz, mikrofon już nie jest wyciszony. Widzimy już tutaj sygnaturkę na Teamsach, że ten uczestnik jest aktywny, że może brać udział w naszej konferencji. Mam nadzieję, że ta opcja będzie dla Ciebie przydatna. Ona szczególnie dla mnie jest korzystna w takiej sytuacji, gdy pracuję z klientami, którzy są w ruchu, to znaczy, że są w podróży, w samochodzie, nie zawsze mają dostęp do dobrego internetu. Potrzebujemy na przykład robić poranne stand-upy. Ja mówię, słuchajcie, wystarczy gdzieś zaparkujecie na poboczu, wybierzcie ten numer dostępowy, możecie dzwonić głosowo, nie potrzebujecie mieć internetu, nie potrzebujecie mieć aplikacji Teamsowej, no bo rzecz jasna, można się też mobilnie łączyć do Teamsów, używając aplikacji Teamsowej, ale potrzebny jest internet. Natomiast do tego typu połączenia głosowego nie potrzebujesz internetu, ponieważ wystarczy tylko połączenie głosowe. Nawet jeżeli jest słaby internet, nawet jeżeli jest 3G, no to łączysz się i uczestniczysz w konferencji głosowej. Także mam nadzieję, że ta podpowiedź, że ten trik będzie dla Was przydatny. Jeżeli był, no to łapka w górę. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, bo tutaj zwykle jest dużo ciekawych materiałów. Pogodnie pozdrawiam.